I witam was, Repus, to jest kolejny odcinek z Hearts of Iron 4. Obecnie szykujemy się na wojnę z Francją. Co jest tutaj? Vancouver, British Columbia. Okej, coś ciekawego. Ghana, Pakistan, Peru. Serbia. Jaka Serbia? Montenegro to jeszcze rozumiem. Kanada, no. Ach, Germany! United Space. Space, kurwa, States. Gdzie macie w ogóle dywizji United States? Uuu, robią, robią. Kurwa, zaraz jak przyjdą na konserwatyzm i wyjdą, jakoś jakimś cudem opuszczą bycie papetem. Oni są papetem. Jeżeli jakimś cudem to opuszczą, to ja wypadam wojnę. Tej się już nie pieprzę, anektuję ich. Będzie tej floty. To nie mają, żeby była wtedy zmarnowana. Nie wiem, czy zostanie zanektowana przeze mnie wtedy. A będzie po prostu jej szkoda. Jak tam szkolenie? No. Co się jeszcze robi? A się skończyło w tej jednostce, w tej też. Jej górski to chyba nie wyszkolę już. Wyciąg tam pozmieniałem. Armia liczy w ogóle 2,5 miliona ludzi. Oni posiadają samoloty w liczbie mniejszej znacznie niż moja, więc nie mam się w ogóle obawiać. Jak zrobię tak i shiftem oznaczę, ok. Cyk, cyk, cyk. Naval Bomber leci bombować. Bombardować. Repus, nauczcie się mówić. Nauczcie się, kurwa, patrzeć pod komentarzami, jak szukacie pieprzonego moda. Co za mod. Może komuś to się wydaje dziwne, że się denerwuje, że ktoś się pyta, co za mod. Ale wystarczy, że wejdzie na sekundę. Na sekundę na Steam Workshop i zobaczy najpopularniejsze mody, to chyba na pierwszej stronie jest. Chodzi mi głównie o Europę, ponieważ tak było pod Europą. Akurat się zrobili doskonale. Czy tu jest generał? Tu jest doskonały generał na to. Na ten atak. Okej, przestań już. Tego czołga już nie dotrenujemy. A jak tak mam, kuźwa, pytanie pod każdym odcinkiem z Koja, Repus, jakie mody? Jakie to? Jakie tamto gówno? Kurwa mać. To się człowiek potrafi zdenerwować. Cholera jasna. Rozstaw się tutaj. A teraz ładnie ruszę. 226 dywizji. Nowo wolne fabryki. Nawet buduję już z tym moim przydupasom. Kurwa, atomówki Anglii buduje. A jeszcze tu mogę zrobić atomówkę. Ten Krym jest mój. Ja swój kraj prawie kompletnie rozbudowałem. Tutaj zrobię gumę. Nadal wolne, ale niedługo będą. No co, Ukrainę rozbuduje. Właśnie infrastruktura w Ukrainie się przyda na wschodzie. Jak ma być wojna z Rosją. Polska nie jest moim przydupasem, więc nie mogę ich wspomóc w tej kwestii. Ona jest moim sojusznikiem, dobrze wybrali. Gdyby inaczej wybrali, to już by ich kurwa nie było tutaj. Już wszyscy zorganizowani. Nie mówię o zaopatrzeniu, ale o zorganizowaniu. Jeszcze tutaj te ciężarówki. Chyba już wszyscy. Non nobis domine. Call the Pope. To jest French Republic. To jest to samo, tak? Tak. Call the Pope.
Ave Maria. Deus vult. A się ścięło jak cholera. Syk. Albania joins the Bordeaux Pact. Jak mam desanty powietrzne? Ja pierdolę. A powiedzcie, jakie są państwa jeszcze liczą się? Żadne się nie liczy. Czyli teraz... Tadam! Tadam, 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 tadam. Ale tylko Francja zostaje do selektowania, ani Albania, ani... Kurwa, jebanych... Murzynów nie mogę wziąć. Ale Murzyni mnie tam średnio obchodzą. Mówię wam o ładnej granicy, prawda? Tak chyba Wisi wyglądało, prawda? Może się to wezmę. Aż do reszty Francji, mój puppet. Net Monaco, Maroko, Monaco nie zanektowałem, kuźwa. Maroko. Oni są w tym pieczonym pakcie. Która armia ma jeszcze tutaj front? Nie wiem, ale anuluj te wszystkie desanty. No to było dosyć szybkie. Spodziewałem się większego zagrożenia z ich strony. No ale... Ale każdy ma kiedyś w życiu takie zawody swoje. Zawiedzie na sobie, na kimś innym. A Francuzach akurat łatwo jest się zawieść. Achtung. Czekaj, gdzieś tutaj miałem chyba jeszcze jakąś... Tak, miałem dywizje górskie w ogóle. Armii. Której... Czyli dywizje górskie mają własną armię. Wyznaczono głównie dla Szwajcarii. Greater France. Na ogromna Francja, kuźwa. German Reich, pięknie wygląda. Cena Adolfa Hitlera się spełnił. A no właśnie, przecież oni tutaj się niszczą. Oni mają tutaj jądrówki. Następnie na pewno rozbuduję airbase'a. Nad Połtawie na maksa. Tutaj też. Żeby być na Rosję gotowym. Tylko, że nie mogę w Polsce tego zrobić. A jak tam polsko fabrykami stoisz? Można było lepiej, ale stocznie to ładnie wyglądają, muszę przyznać. Synthetic rubber. Wy tutaj ich okrążacie, spoko. Przeszkól się, przeszkól. Tym sojuszem francuskim jeszcze będę walczyć, ja już pewnie... Sam dla siebie, bo wam pokażę dopiero w kolejnym odcinku wojnę z Rosją. Więc prawdopodobnie to Afrykę zjem już sam. Nie wiem, co wam pokazywać. Uwaj, te małe pierdółki, na którą kurwa trzeba na każdą pierdółkę robić pieprzoną... pieprzonego klejma. A wychodźcie już tutaj, nawet. Po co mam się męczyć z innymi jednostkami? Aby mi Montenegro zajmieć, już oni chyba... Tak, oni dywizji nie mają. Dawaj, Korwin, lecisz. Ale trzeba pamiętać, żeby te jednostki przetrenować. One są bardzo ważne, one potrzebują treningu. Bo one mają tak, albo pierdolną i wygrają, albo pierdolną i przejebią. Coś tutaj mogę zmienić, ciekawego. Teraz swoje życie, albo z nim skończyć.
Research time. Niech będzie to. Tych film nie ogarniam tutaj. Płyńcie do bazy. Płyńcie do bazy. Niech mi się flota piękna robi. 154 okręty. Ale Putin cały czas na morzu robi wyzwanie. Gdzie on trzyma te okręty, to ja nie mam pojęcia. Zgaduję, że w Kaliningradzie. I na Bałtyku głównie będzie się fajnie działo. Ale może mieć też oczywiście, na pewno ma okręty przecież na Morzu Czarnym. Zastanawiam się, gdzie bardziej desantowców walnąć. Na pewno tutaj przez Cieśninę będą się przedzierać desantowcy. Jednostki desantowe. Chciałem się gdzieś desantować, tak? To jest sam desant? Petersburg szybko padnie. Jak tam wejdę, no bo Putin, patrzcie na wojsko Putina. Patrzcie na moje. Patrzcie, że nic mi się nie rekrutuje. A może się rekrutować. Takie szczegóły, niby niezbyt ważne. Zwracać uwagę, 24 dywizje zrobię. I zrekrutuję na przykład infantry zwykłe. Też na 24 dywizje. No i po razie. Wolne stocznie. I stoczniowcy się buntują. Jak mam wolne stocznie, to ja miałem właśnie taki free miejsce na te stocznie. Let it proceed naturally. Przynajmniej dostałem więcej miejsca na rozbudowę. Na przykład atomówek. Nie mam już miejsca na... Albo nie rozbudowali wszędzie atomówki, albo nie wiem co. E tak, chyba wszędzie mają po atomówce. A to pięknie, jak tylko dostanę technologię, która mi pozwoli na atomówki, tak bezpośrednio, tak po prostu, tak... Ech, już? Będzie pięknie. Kiedy mi się ten claim kończy? Już zacznę drugiego robić, tylko szkoda, że nie zacząłem tego wcześniej. Mam fabryki wojskowe. Jak jest tyle rakiet potrzebnych, to zrobię sobie drugą tutaj. Drugi slot na rakiety. I będę więcej Wolframu. Ale się stałem nagle baronem gumy. Deal with it, man. Deal with it. Antitanki. Jedna w nich może być. Antiary nie robię w ogóle. A mi się robią, kurwa. A, ja chyba wiem dlaczego. Dobra, nie wiem dlaczego. A, nie mam antiary. To są mi zbędne. Nie przydadzą na rocket artillery, na Rocket League. Kurczę, jest 13 minut odcinka. Jakiś battle był. A, podwodnym zatopiłem szybko. Cruiser Monaco mnie zniszczył. Jednego mojego. Mogę sprawić straty podczas tej wojny, jak Francja kapitulowała. Czy widzieliście, bo był tam pokój. To było w momencie pokoju, ale... Ale ja nie zwróciłem na to uwagi. Greater France. Mogę wziąć też Korsykę jako taką zabezpieczenie morskie. A to pięknie wygląda, kuźwa. Czy Irland będzie trzeba się tym zająć. I pewnie jak będzie kolejny odcinek, to wszystko to, co jest teraz na biało, zobaczycie na Berlin Alliance. A następnie... także Szwecja, Finlandia. A następnie zajmiemy się już... Russia. Transistria mnie denerwuje. No ona, kuźwa, będzie, ma tą gwarancję od Rosji. I chyba ona będzie celem wojennym w ogóle, w wojnie z Rosją, bo tak to całe CSTO i tak się zawoła. Się złączy Rosja, później całe CSTO. Ci mnie tutaj tak troszkę wpieniają, ta Georgia.
bo mnie oddziela od ruskich. Ale w sumie mogę ich zaatakować, bo to jest Asian Association, czyli to co było, to co były Indie. To kurwa Tanzanio? To kurwa... Co? Kurwo psie jebany. Tak do pana. Tak się zachowujesz. To się zapamiętam. I kurwa, znajdę ziomek. Ja cię znajdę, co ty zrobiłeś mi to, co teraz się stało. Już nie będziemy tak ładnie gadać. Już nie będę szeptać. Ja cię kurwa wgryz wpierdalał. Całościowo Anglia potraciła trochę okrętów. No właśnie Anglią, mam jedno pytanie. A nie, to nie masz już swoich okrętów. Wiem, że ma jakieś 200 okrętów, ale wtedy chyba była... Była ostra walka z Anglią na morzu, akurat z Anglią. Suez, jak przyszło, to już dostałem w pierdol. Ale z Anglią wygrałem. Pewnie jeszcze zjemy w tym odcinku z Szwajcarii, a już resztę będę dokańczać sam. Wiecie, co jest najgorsze? Że mi zdjęli mój ukochany serial z neta. Pewnie będę musiał odczekać jakiś czas, ale będę musiał odczekać. House of Cards, a taki kuźwa zarąbisty jest. Powiedziałem chyba pierwsze 4-5 odcinków, zrobię sobie przerwę na tydzień. Wracam i kurwa macie zdjęty. Na, z Filisera pięknego. To nie macie zaopatrzenia? Ustawcie jakoś inaczej, to macie od cholery. Da. 9 pro... Let it proceed naturally. Wysunięcie to już nie będzie problemów z żarciem. Ora, aż takich nie będzie. Ale to mają... Czemu to jest tak chujowo? A ogólnie także zauważyłem, że my możemy naprawiać prowincje naszych przydopasów. To znaczy, że... Na przykład, tak patrzę, mam do naprawienia 7 fabryk cywilnych. Ale jakim kurwa cudem? Jak w kolejce budowy jest ich co najmniej z 50. Jak patrzę, tu Anglia odbudowuje, tu Stany odbudowuje. Tak, o ciekawe, a to fajne, że można rywali, raczej tych przydopasów także naprawiać. Angetreite. Na pełnej kurwie zobaczyć, na pełnej bombie. Na siłce kurwa. FIFA World Cup. No Hiszpania tym razem wygrała na pewno. Bo istnieje, jako mój przydupas. Meksiko. Portugal, Paragwaj. Co wygrane przeciwko Germanii? Co wygrane przeciwko Germanii? Ale wy jesteście anektowani. Tak to się kończy, robienie papetów zamiast anektować kurwa wszystkich. Gdybym anektował to kurwa wszystkich, to już... Dawid Villa by wtedy grał u mnie. Fernando Torres. Pablo Escobar. Wszyscy kurwa. Bo nie widzieliście, że jest taki zawodnik, który nazywa się Pablo Escobar? On ma 38 lat, gra w reprezentacji, liczam, gra w reprezentacji Boliwii. Istnieje, na serio. Kuźwa, normalny ziomek, a nie jakiś kurwa odjebany. Wąs i tak dalej. Karier dwójka. Niech się robią te dwa konwoje. Robi mi się jeszcze, tak, robi mi się kilka stoczni, 3 stocznie. No i trochę mi się konwoi też robi. Handel od cholery stali. Wolframu nawet potrzebuje więcej. Aż dam im tą fabrykę więcej. Może tak na serio nie potrzebuje. Jak rakiety są przeszkodą, no to po prostu was rekrutuję od razu. Rakiety dostaniecie później. Jeszcze mam do plecy. A, karier. Karier to się zaraz skończy z 28 juna. Łanie, Slezwik, Holstein. Też nie wiem, czy to ten bóg cały czas nie działa. Jeżeli nawet zrobię... O, tak. Poland będzie waszym centrum, to i tak jest tutaj to... Jest zawalone...
Capacity jest taki, jak było wcześniej. To jest kurwa zbugowane właśnie. Mnie to capacity jest teraz po to, żeby... Uźwa, jak jest za duże capacity, to wolniej się naprawiają okręty. Jakie dane tego Urgola? 11 august. Już przerekrutowani? Tak. Zorganizowani również, zaopatrzenie niekoniecznie. Kolela jest, głównie po to, żeby móc przejść. Cyk, cyk. No, godzinę trzeba puścić. Ale dzielni, zaatakowali wariaty. I nawet fortyfikacje mają. Lewantian... Co? Co? No nie, no kurwa. Na Bośnię robiłem, tak? Druga armia jest ustawiona na Macedonię. Anuluj Macedonię, lecimy na Mexico. Anuluj szkolenie. Do Brazylii się uda... Nie mam na razie drugiej armii. Wy nie macie co robić na pewno. Racja. Dobra, jednoczymy oddziały Marinesów w Europie. Europejscy Marinesi szybko na Syrię. A ty do Argentyny. Tutaj podeszli na patrol jedną flotę. Drugą flotę podeszli na patrol. Tutaj. Mexico. Ja się w takie rzeczy nie bawię. Berno zajęta, ale oni cały czas walczą. Na Zurych. Na Lazanie. Tutaj zaatakujcie te czołgi. Stand Galen jest trochę jeszcze obrony. Te punktów. Będą bronić. Przedrzeć się tam, tutaj na przykład też. Górska piechota kontra górska piechota, ale bazer zaraz spadnie, oni stąd sobie idą. W ogóle Vadus tutaj jest taki sobie. Jaki sobie po prostu Vadus. I na St. Gallien, bo nie kryją, no idź na St. Gallien. Jeszcze do tej waszej kapitulacji. Logistik. Właśnie nastąpiła. Górole. Co ta Syria robi? Wykorzystała element zaskoczenia. To? To oni odwalają. Walka z duchem. Mogę do Genewy wejść. Okej, okay, mogę teraz. Więc Brazylio. Say me, what the fuck? What the fuck you fought? Podeślę tych tutaj, w to miejsce.
Trochę nużące to się już robi, szczerze mówiąc. Liczyłem na szybkie, ładne tutaj jednoczenie Europy. Uchuj. Jaki wał. Więcej rakietów wezmę. Tungestan się przyda. Black Shirt Kanada. Jak macie tutaj walczyć, to zaczekajcie już. Będę claima odwoływać. A przeszkolili się wszyscy? Tak. Jak to jest nasrane, no. Nic nie bierę. Zakaz mi wysłać tego jeszcze raz. O nie, tak zrobię. Szybciej. W ten sposób. Dobra, marynsi, lecimy. Niczym amerykańscy marynsi zawsze na Bliskim Wschodzie, teraz my lecimy. Pierak został trochę wycofany. Ale my to nadrobimy. My im pomożemy. Great. Rocket Engine. Nie, tutaj nie musimy być. Będzie jak Brazylię otoczymy. Ile? Czyje? Ja sobie robicie. Znaczy, a serio tam chce płynąć? Tak. Uj. Ja pierdziełem, już jeden desantowiec mi zdech. Miałem go kurwa przetransportować. Oni tam najgorsze, że oni normalną armią lecą. Ach, chuj, jakimiś kurwa gościami na wodzie. A Izrael skapitulował. Kosowo joint. A Bośnia też? Montenegro to jest to. Okej. Okay. Teraz to ja okrążę po prostu Bośnię wchodząc w nią. Ty też? Tak? No tak. Lol. No to odważne posunięcie, muszę przyznać. To było głupie. Kosowo kapitulowało. To jest? We can lower economy of a subject. Czemu? Ukrainian Empire. Integrated Puppet. Czy ja chcę anektować Ukrainę? Integrated, czy to będzie... Kuźwa, no nie wiem. Dobra, na razie mi się to zniknie i nie pokazuj się w ogóle. Zrekrutujcie się już wszyscy. A to już któryś raz się robiło. Przeszkolić was. Wy się przeszkoliliście, to dobrze. Dacie się. Wagę powietrzną mamy, tak? Tak. Transportowe do Turcji. Jest transportowe. Tu. Teraz z kolejami to jest skrót B. Tak, B. Że tak na przyszłość. Lepsze tutaj rakiety dam. Meksyk, Mexico się desantuje, the fuck.
Ładnie się biło, może, że na to dropy mnie odcięło. A nie, tych nie biorę, tych nie biorę. Rakietowych nie biorę nigdy, bo one kurwa mają bardzo mały zasięg, z tego co pamiętam. Atakujcie na damaszek. Oni lecą. Tu się claim zrobi za 10 dni. No Stany, nie! Wszystko, lecimy, tak, 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 tak. Nine. Coś mogę tutaj podbić, czy nie? Nie. Nic nie mogę zmienić. Infrastruktura na Ukrainie mi się robi. Takie autostrady. Takie autostrady będą. Jak zanektowali Izrael, to czemu nie lecą dalej? Wy na Damaszek. Wy na Aleppo. Bo muszą dotrzeć wszyscy. Great. No leć na nich. Idi na chuj, kuźwa. Ale jak coś wcześniej o tym serialu mówiłem, wspominałem dlatego, że zawsze lubię sobie oglądać serial, jakiś film, cokolwiek, podczas takiego grania właśnie, że jest jakąś strategię. O nie, zaatakuj. Bośnia bez... A tyle czasu robiłem cel wojenny na was. A nie, zrobi mi się, okej. Okay. Oczywiście, że się dołączy do ich sojuszu. Dołączasz się, czy nie? Odchodziło. Wszyscy na Sarajewo. Idziemy w 89, gdzie w którymś tam, kurwa. Nie, w 90 latach była wojna przecież, na Bałkanach chyba. Syria skapitulowała. A, te desanty wyszły pięknie. Imperium of Spain. Hiszpania się desantowała w Izraelu. Co jest jeszcze ważnymi państwami w Imperium? Brazyl i Mexico. Mexico. Dobra, kurwa, jak mam już tego... czego claima, co prawda nie na Albanię, bo Albanię w drugim sojuszu, to skorzystam z tego bardzo szybko. Desantowcy, pójdźcie na Mołdawię. Tutaj też dłużej trwa ten claim. To nie, to nie. Tędy po kolei wypowiadać wojny. A nie wszystkie na raz. To pójdziecie się desantować. Okay, wyspa. O, stąd. Ale tak, 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 pół na pół, pół na pół. Cape Verde. To po prostu jest. Tak. Tak. I wylecicie z Wysp Kanaryjskich. Na Rio de Janeiro. Kuźwa, gdzie jest jakieś... Tu jest coś dopiero. A wy pójdziecie tutaj moje... O Francję odbicie, co to kurwa było. Izrael. Izrael ma tutaj stolicę. No wiedziałem, że kościół transportował Żydów. A propos kościoła, to mi w Europie nie pasuje. Sorry, John Paul. Ale nie, jak gwarantowane przez Italię, to nie wiem, jak to będzie wyglądać. A chyba najpierw jest frakcja. Tak, najpierw jest frakcja, chyba, a później jest gwarancja niepodległość. Wypowiadając wojnę Watykanowi innym tym pierdółkom, powinienem mógł spokojnie to zająć. Powiesz mi jakieś surowce?
i zapasy ropy trzyma. Nie ma. Monako? Też nie ma. I ten San Marino, Monako jest tutaj. A jeszcze Andorra i Liechtenstein, a na ramach Rom. A czołgi robią pewnie. Liechtenstein ma oddział czołgów, ale on tutaj poszedł. Co wy tak długo się bronicie? Claim na Macedonii mi się skończył, wy się bronicie, kurwa. Tutaj. To ja bym powiem wojnę wam, a nie kurwa wy mi. Powiem nie klikać tego, że wezwij sojuszników, bo teraz się odpierdoli wszystko. Lag świata, życia. Okej. Bośnia i Hercegowina capitulated. Daj nas Skopie, to od razu skapitulują. Ja już mówiłem, Albanię nie możemy, bo oni są w innym sojuszu. Bordo Pakt. Zadajcie na to Skopie. Tutaj, tu. Czy mi Grecja skapituluje? Jak tymi ciężarówkami popierdalają. Moja armia już tutaj przybyła. Wyjaśnia Macedonię. Dane ciężarówki już teraz nie atakują. Później idzie Mołdawia kolejna. Mają jakieś Waduzy albo San Marino poatakuje. Tak, z tych większych to już będzie wszystko. Te pojedyncze zostaną. A, jeszcze Irlandia. Chcę korzystać, póki jest ten sojusz. Kurwa mać, jak to wygląda? Nie, wy jesteście tą armią. Pierdol to. Atakujcie tutaj. Nie wiem gdzie teraz i co muszę zrobić w tej Macedonii. Mam jakieś pojedyncze prowincje, nawet bez żadnego Urgola. Ja muszę skapitulować. Dobra, wiecie co? Pewnie część z was zawiodę w tym momencie. Ale ja chyba zakończę odcinek. To zobaczymy się w kolejnym, ale w kolejnym już będziemy walczyć z Rosją. I to wojnę zakończę sam, no bo to jest żałosna wojna po prostu. Będą się dołączać kolejne pojedyncze pierdółkowate państwa. Kolejne pojedyncze pierdółkowate państwa i to będzie tyle. Więc do zobaczenia w kolejnym odcinku z Hoja, już przygotowania na serio do wojny z ruskimi, a nie z jakimiś pierdółkowatymi Nintentas. Ten Mexico to jeszcze może być coś, jeszcze coś tam może coś, chociaż jak już moje wojsko tam całe już na serio wylądowało, to nie sądzę, żeby coś wielkiego było z tego. Brazil. Tutaj przypłynęło moje wojsko. Jak widzę 8 dywizji, a tu jest jedno, okej. Okay. Wypłynęło moje wojsko na granicę z Argentyną, które też spróbuję zaatakować. Niedługo się desanty porobią, więc to będzie tyle. No, po prostu zobaczycie, jak ładnie porobię sobie wszędzie Brazilian, raczej Berlin Alliance. Do zobaczenia, cześć, pa.